Biegnij, biegnij tak szybko jak potrafisz. Nikt mnie nie złapie, bo jestem piernikowym ludzikiem. Piernikowy ludzik biegał tak długo, że nastała zima. I Boże Narodzenie. Ogromna, lśniąca choinka została umieszczona w centrum miasta. To moja ulubiona pora roku. Boże Narodzenie! Podczas gdy piernikowy ludzik biegał wśród prezentów pozostawionych pod choinką, zobaczył przed sobą małą piekarnię. Gdy zbliżył się do piekarni, był oszołomiony, bo w oknie była dziewczyna z piernika prosto z piekarnika. Wtedy ludzik zakochał się w piernikowej dziewczynie. O, jaka piękna piernikowa dziewczyna! A te oczy! Kiedy mały chłopiec w piekarni chciał kupić piernikową dziewczynę, piernikowy ludzik musiał go powstrzymać, więc znów zaczął biec. Piekarz miał włożyć piernikową dziewczynę do papierowej torby i dać ją dziecku. Wtedy wszedł piernikowy ludzik i wziął łopatę piekarza. Ała, co ty robisz? Zostaw mnie w spokoju. Kiedy piernikowy ludzik uderzył łopatą piekarza w blat pokryty mąką, twarze piekarza i dziecka były całe z mąki. Wtedy właśnie piernikowa dziewczyna upadła na ladę. Chłopiec chciał złapać pierniczka, ale piernikowy ludzik skoczył tak wysoko, że złapał dziewczynę i skoczył na głowę chłopca, a stamtąd na ziemię. Więc piernikowy ludzik i dziewczyna zaczęli biec razem. Mój pierniczek! Mój piernik uciekł! Łopata piekarza nie czekała i poleciała za nimi. Złapię cię! Chodź tu! Biegnij! Tak szybko jak chcesz, łopata piekarza! Nigdy nas nie złapiesz, bo jesteśmy pierniczkami! W tę zimną pogodę z padającym śniegiem dwa pierniczki biegły przed siebie, a łopata piekarza była tuż za nimi. I właśnie wtedy zauważył ich pluszowy miś znajdujący się na kolanach dziecka. Miam! Och, ten pyszny zapach piernika! Czekajcie, ja was złapię! Biegnij, tak szybko jak potrafisz, misiu. Łopata piekarza próbuje nas dogonić, ale tobie też się nie uda, bo jesteśmy pierniczkami. Podczas gdy łopata piekarza i pluszowy miś goniły dwa pyszne pierniczki, bałwan z okrągłą głową poczuł ich zapach. Aha, dwa pierniczki. Jesteście bardzo pyszne. Złapię was i zjem. Biegnij, tak szybko jak potrafisz, bałwanku. Łopata piekarza i pluszowy miś próbują nas dogonić, ale tobie też się nie uda, bo jesteśmy pierniczkami. Pierniki z przodu, łopata piekarza, pluszowy miś i bałwan z tyłu pędzą w kierunku choinki. W tym momencie mijali staruszkę sprzedającą cukierki. Kiedy jeden z cukierków na ladzie kobiety zobaczył dwa biegnące pierniki, również ruszył za nimi. Chętnie zjem dziewczynkę z piernika. Poczekajcie na mnie, lecę! To biegnij tak szybko jak potrafisz, cukiereczku. Łopata piekarza, pluszowy miś i bałwan już próbują nas złapać. Ale tobie też się nie uda, ponieważ jesteśmy pierniczkami! Łopata piekarza, pluszowy miś, bałwan i cukierek nadal podążali za piernikami. Ale właśnie wtedy wielki pług śnieżny natknął się na piernikowego ludzika i dziewczynę. Ojej, pług śnieżny! Uważaj, mój pierniczku! Łycha pługa zbierała śnieg tak dokładnie, że piernikowy ludzik i dziewczyna też wpadli do środka.
Łopata piekarza, pluszowy miś, bałwan i cukierek byli bardzo zaskoczeni, widząc jak nagle znikają. Jasna gwiazda na czubku choinki zobaczyła piernikowego ludzika i piernikową dziewczynę wyłaniających się po chwili spod śniegu. Hej! Hej! Pierniczki! Myślę, że mnie potrzebujecie. Mogę was uratować, jeśli chcecie. Ale, a jeśli nas zjesz? Nie martw się, mój brzuch jest pełny. Może jak zgłodnieję? Jasna gwiazda wygięła czubek choinki w kierunku łopaty pługa. Więc piernikowy ludzik i dziewczyna skoczyli i złapali się ramion gwiazdy. Jak tu wysoko i zimno! Kiedy łopata piekarza, pluszowy miś, bałwan i cukierek zobaczyli pierniki na szczycie wielkiej choinki, poddali się i zakończyli pościg. Nigdy nie dosięgniemy szczytu choinki. A na dworze robiło się zimniej i zimniej. Piernikowy ludzik i dziewczyna drżeli na czubku choinki. Jesteście zmarznięci. Mogę was rozgrzać jak chcecie. Naprawdę? Ale jak? W mojej buzi jest naprawdę ciepło. Co? Nie! Ona nas zje! Jasna gwiazda właśnie miała zjeść piernikowego ludzika i dziewczynę. Wtedy na niebie pojawił się Mikołaj i Renifery. Mikołaj? Mikołaj! Piernika i dziewczyna z piernika wskoczyli do sań Mikołaja. Mimo, że jasna gwiazda próbowała ich dosięgnąć, nie mogła ich złapać. Pierniczki ucieszyły się, że uszły z życiem, lecąc w saniach. Biegnij najszybciej jak potrafisz! Nawet łopata piekarza, pluszowy miś, bałwan, cukierek i jasna gwiazda nie mogły nas złapać. Ponieważ jesteśmy pierniczkami! Pierniczkami.